Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód naszej serii Heroes of Might and Magic 3 z dodatkiem In the Wake of Gods. Tak więc no, teraz rozpoczynamy kolejny tydzień. No i tak, tutaj nasza Tyris czekała na nowe jednostki, tak więc kusznicy, gryfy, no i już nie starczy nam na nikogo. Czyli tak, dodajmy ich wszystkich do siebie, tutaj nic też nie możemy kupić. No dobra, z taką armią myślę, że spokojnie możemy wyruszyć teraz na podbój tamtego zamku. Tak więc wejdźmy sobie do statku, a ty tutaj koleżko sobie pochodź. Pozwiedzaj dalej krainę, tak więc plus jeden atak tutaj dodamy. No i kolejna tura. Znaczy, no przyjąłbym, ale na razie nie mamy miejsca. Dobra, tak więc ty statkiem tutaj przejdziesz. Tak jest, następna tura. Dobra, halabardnicy, czy się przyłączą? Nie, nie przyłączą się. Wieża gryfów, ale to są normalne gryfy. Dobra, lecimy dalej. Okej. Co my tu mamy? To w którą stronę pójdziemy? Znaczy tutaj to wszystko będzie robiła Tyris, tak więc my pójdziemy w górną stronę, ale jeszcze zobaczymy, co tutaj się dzieje. Aha, właśnie dostaliśmy tą... To złoże rudy. Chatka maga, zobaczymy. No a Tyris już zaraz będzie podbijać tutaj zamek. No, gracz komputerowy tutaj jest bardzo blisko. Okej, odkrywamy sobie mapkę. Ale tutaj nigdzie na razie nie ma tego zamku, który mam przejąć, czyli on będzie gdzieś tutaj chyba, albo na środku, albo gdzieś tutaj po boku. Tak więc zaraz go złapiemy. Zobaczmy jeszcze tutaj, co się dzieje. Nowa wiadomość. Chuje do szczania. Zobaczmy, czy to działa. Normalnie. Dobra. Czarty, czyli możemy tutaj też zacząć teraz eksplorować, ale tym zajmie się Tyris. Christian będzie eksplorował na trawce. Dobra, no to zacznijmy podbijać zamek. No, sporo tutaj jest przeciwników, ale myślę, że damy radę. Myślę, że damy radę normalnie. Dobra. Na początek kusznicy tutaj wstrzelających. 8 ich zostało. Użyjmy jeszcze naszej magii. Lodowy pocisk. Pięknie, już tylko 3 ich zostało. Teraz tak. Nasi halabardnicy tutaj. A ty... No daj tutaj. Rzuca uleczenie na halabardników. Dobra, teraz nasi... Gryfowie, no dawaj na te ogary. Pięknie. Podwójny atak, teraz znowu kusznicy. No to teraz myślę, że w tych. W pikinierów. Pięknie. No co ty pierdolisz? Dobra, mam nadzieję, że... Nie no, sorry za to, co się stało, ale nie miałem na to wpływu po prostu. Dobra, lecimy dalej, czyli nasi halabardnicy na ogary. Pięknie. No chyba pożegnamy się z gryfami zaraz. Dobra, jeszcze jeden lodowy pocisk. Na pikinierów. Pięknie, 7 zabiliśmy. Dobra. Ilu ich tutaj jest? 20 i 7 tych. No dobra. No to w zbrojnych atakujemy. Teraz w 20.
Pięknie, padli. Nasi halabardnicy w zbrojnych, oni też powinni paść. Jeden został, kurde. Dobra, nasz główny bohater może się troszkę przemieścić. Dobra, gryfów ile nam zostało? 10. No dobra. Teraz tych. Pięknie. No i dokończymy tutaj dzieła. No i pięknie. Zobaczmy, ile straciliśmy jednostek. 14! Czyli no, dużo mniej niż się spodziewałem. 1771 punktów doświadczenia. No i nasz tutaj paladyn Gregor awansuje na trzeci poziom. Na razie awansowaliśmy mu chyba tylko atak, tak więc teraz obronę i żywotność. Tutaj zaawansowane doświadczenie, bo to będą morale, tak jest, plus 2 i podstawową logistykę. Dobra, tak więc mamy drugie miasto, które jest tutaj na poziomie podstawowym, tak więc pasuje zarabiać jak największą ilość pieniędzy, czyli zróbmy sobie Radę Miasta, ale żeby zrobić Radę Miasta, musimy zbudować karczmę, to się robi. A co to? Uczeń. Proszę bardzo. Czyli nasze jednostki również mają tak jakby tutaj swoje punkty doświadczenia i... No tak, zdobywają tu punkty doświadczenia i stają się coraz lepsze, czyli no zajebisty dodatek ogólnie. Dobra, ty poczekasz teraz na troszkę więcej armii i zaczniesz tutaj wszystko zgarniać. No ale na razie lecimy dalej. Dobra. Tutaj nie. Idziemy dalej. Ja tutaj sobie zapiszę grę. Lolek. Tak jest. No bo nagrywam to już drugi raz i tutaj mi się gra skraszowała właśnie w tym momencie. Dobra, ty dalej czekasz. Tu możemy coś jeszcze zbudować. Radę miasta właśnie. Dobra. No dalej sobie poczekasz. Teraz tak, jeden wiedza, niech będzie, hajs, i tutaj chyba koniec, nie da się nigdzie dalej przejść, no ale dobra, zobaczmy, jeszcze tutaj zbudujmy coś, już się nie da, w tym mieście nie można zbudować struktury ratusza, zobaczmy w tym mieście. Kapitol, pięknie, da to nam 4000 sztuk złota dziennie. Za to zapłaciliśmy 10 tysięcy, ale myślę, że to jest opłacalne. No a w tym mieście zacznijmy może budować ulepszoną strażnicę. Bo już jutro będzie można jednostki tutaj dostać. Czyli tak. Ok, przyrosty. No, nasz tutaj bohater Christian ma tak wielką już armię, że nie ma szans, żeby tutaj walczył z kimkolwiek. Wszyscy boją się jego potęgi. No, mógłbym 10 kapłanów, ale nie zmieszczą się. Tak więc biorę 1000. Okej. Co tutaj się jeszcze dzieje? Zobaczmy. No kurwa, no nie pozwolą nagrać, no, ale dobra. Gramy dalej. Co tutaj się dzieje? Tak, coś tu trzeba zbudować. Wieżę uczniczą, myślę. No i tak, kilku tutaj trzeba... No tych sobie zostawimy, aż będą kusznikami. Zbrojnych też na razie zostawimy. No i dobra, 61. No dobra, możemy wyruszyć, myślę, na małe tutaj poszukiwania. Na małe zwiady. Dobra, Christian. No tak, tutaj mamy monolit przejścia, ale to zaraz. Najpierw tutaj wszystko sobie zbierzmy. Wszystkie artefakty, co są do wzięcia. A też już się boją, nawet Tyris. Dobra, tryglodyci. Co tutaj mamy? Wieża łuczników. No, ucznicy, no dobra, weźmiemy. W razie zawsze można ich przemianować na kuszników. Dobra, teraz w tym zamku zróbmy wieżę gryfów. Tak jest. Ruszamy dalej.
Mamy zaklęty płaszcz oraz łuk penetracji. A czemu nie możesz tutaj mieć go w rękach? Nie jesteś łucznikiem pewnie dlatego. No ale dobra. Mamy też amulet trzeźwego umysłu. Okej. Zobaczmy dalej. Dobra, wszystko tutaj zbierzmy, co jest do zebrania. Kolejne amulety, amulet życia i coś tam jeszcze. Kolejna tura. Dobra, jeszcze tutaj. Jeszcze coś tam jest na dole. Kolejny amulet. Dobra, teraz myślę, że możemy wejść w ten portal. Czaszkowy hełm, no sporo artefaktów mają. Jestem ciekaw, czy te artefakty zostaną z nami aż do końca tej kampanii. Dobra, jedziemy dalej. No ten Christian bardzo, bardzo mało ma punktów ruchu, co turę. Kamień wiedzy, ok. Nasz paladyn do poziomu 5 już urósł, tak więc teraz damy mu troszkę obrażeń. Zaawansowaną taktykę. Dobra, idziemy dalej. Za 500. No jesteśmy już po drugiej stronie mapy. Tutaj jest następny monolit przejścia. Oko maga. Aha, dobra. Ale nie, przecież tutaj jeszcze właśnie przejście do podziemi. No ale dobra. Zbieramy bardzo dużo złota. Tutaj jeszcze jeden monolit przejścia. I teraz w który przejść? Oto jest pytanie. Tutaj następny zamek, Miram. Mamy hordę, grupę, horda, horda, grupa, grupa. Podstawowe partnerstwo. Tak więc wiecie co, na razie cofnijmy się do zamku, bo zaraz będzie nowy tydzień. Dobra, dobra. 2000, no już mamy wystarczająco, myślę, pieniędzy. Dobra, ty się cofasz do zamku. No i dobra, spróbujmy ten, za 600. Dobra, teraz przenieśliśmy się tutaj. No dobra, niech będzie. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Zaraz najwyżej wrócimy. A ona jeszcze do zamku nie doszła. Buty szybkości, tutaj znowu hajs. No bo Christian już ma najwyższy poziom doświadczenia, jeśli chodzi o ten scenariusz. No i tak. Teraz ulepszmy wieżę uczniczą właśnie. Dziewiętnastu kuszników. Tych jeszcze można ulepszyć. No i dobra, w sumie dobre wojsko już ma. Ona, 15 gryfów, tutaj 8 jeszcze, niech będą. A jeszcze ich trzeba tutaj dodać. No nic, trudno. Dobra, to teraz idziemy na podbój zamku. Zamku numer 2. Kolejne artefakty. Ale pięknie, teraz mistrz nauka czarów albo mistrz dowodzenia. No to mistrz nauka czarów. Za 7 dni. Dobra. Jedziemy dalej. To już jest drugi miesiąc. Za 6 dni już się nauczymy. Dobra, no i tyle. Już nigdzie dalej się nie da przejść, czyli trzeba wrócić. Kolejna tura. Ajajaj, nie tutaj. Jak stąd wyjść? Dobra. No i dobra, rozpoczynamy oblężenie drugiego zamku. No tutaj bez problemu, myślę, wygramy.
Dobra, gryfy tutaj nie mają żadnych strzelających, czyli spokojnie, ja sobie mogę stać. Najwięcej jest halabardników, to tam właśnie wycelujemy swoje pierwsze siły. No dawaj może w tych gryfów. Pięknie. Teraz piekielne ogary. Ci mogą iść na stracenie ogólnie. Ośmiu mamy. No to dobra, zabij tego jednego gryfa. Jeszcze jeden ruch. Silni nawet są ci zbrojni. Dobra, ty może dasz tutaj leczenie, komu możesz dać? No zbrojnym tutaj. Dobra. Gryfy teraz na tych tryglodytów. Tak się chyba nazywają. Tak jest, tryglodyci, dobrze zapamiętałem. I... dobra. Ta muzyczka teraz, ta co leci, przypomina mi trochę muzykę z Mu Online. Jak kojarzycie tę grę, no to na pewno wam też to przypomina. Pięknie. Tak więc zbrojni są o wiele silniejsi niż ci... jak oni się nazywali? Halabardnicy. O wiele silniejsi. Dobra. Następny... Tych ilu tutaj mamy? 18. No to dobra, lodowy pocisk poleci w halabardników. Ty sobie poczekasz. Gryfy. Gryfy zaatakują halabardników. Kusznik również w nich. Pięknie. 13 mamy tych, no to niech polecą sobie na nich. Dobra, nic tutaj nie widać, ale wygramy tą walkę na bank. Pięknie. Jeszcze mamy manę tutaj na atak. Ile ich tu zostało? Dwóch. No to końcowa. Końcowa walki. Dobra, wygraliśmy 3000 punktów doświadczenia. No i niewiele jednostek straciliśmy. Tak, teraz tutaj paladyn też najwyższy poziom. Czyli co mu możemy dać? Atak, myślę. Jeszcze jeden poziom. No to teraz obrażenia. Mistrz, tak, o, podstawowy, pierwsza pomoc, niech będzie. Mistrz, dowodzenie. No i mamy trzeci zamek, w którym też jest bardzo niewiele, ale radę miasta możemy zrobić. Proszę bardzo, ci halabardnicy już są na trzecim poziomie, już są kadetami, proszę bardzo. Bardzo dobrze. Okej, następna tura. Teraz ty wracaj tutaj za 600 i polecimy do drugiego portalu, który jest tutaj. A ty właśnie, zobacz tutaj, co się dzieje. Dalekie krainy. Kamienny krąg. Tu jakaś szkoła. No dobra, trzeba w tą stronę tutaj się udać. Myślę, że tutaj wszystko już zrobione. Tutaj nic nie potrzebuję. Dobra, idziemy prosto tu. O, proszę bardzo. Edric. Najpierw musimy zabić z tej strony. No i teraz możemy iść na niego. Damy radę go pokonać? No musimy dać radę, nie ma wyjścia. Dobra, wiedza, dobra, dobra. Ty przenosisz się... tutaj. No gdzie też w sumie nie ma za bardzo nic do roboty. Czyli dobra, od razu wracamy. Tutaj. No i teraz tędy. Trzeba pomóc naszej biednej, samotnej Tyris. No i zobaczymy, czy damy radę wygrać teraz.
Potężne jednostki tutaj. Oni chyba strzelają. Krasnoludcy wojownicy, a nie, jednak nie. Nie mają tutaj jednostek strzelających. No więc zacznijmy od... Nie ma many. Ajajaj. No dobra, to poczekamy sobie na nich. Nasi strzelający, najpierw tych, co jest najwięcej, czyli w halabardników. Dobra, gryfy, no wszyscy na razie czekamy. Wszystkie tutaj rasy ma ten, ten bohater, tak więc nie wiem, gdzie on je wszystkie zebrał. No proszę. Na kogo damy leczenie? Na halabardników. Dobra, możemy już sobie polecieć, ale to wszyscy się rzucą wtedy na nich, tak więc czekamy jeszcze jedną turę. I teraz... Tam, gdzie najwięcej obrażeń zadamy, no to w tych. Pięknie, pokonani. No i zbrojni jeszcze się trzymają. No tutaj nasi zbrojni nie mają szans na wyjście zwycięsko. Kurde, tych trzech by się trzeba było pozbyć jak najszybciej. Dobra, jest dobrze, jeszcze jeden ruch. Podejdźmy sobie tutaj bliżej. Tryglodyci. A no i nie zapominajmy, że tutaj też jest paladyn. Nasz paladyn... No, nasz paladyn na razie będzie czekał. No i dobra, trzeba ich tutaj zacząć atakować. Dobra, lecimy dalej. Teraz nasi łucznicy... No tutaj trzeba zacząć atakować. Dobra, myślę, że w krasnoludy. Pięknie. Jeszcze jeden atak, doskonale. No to teraz w szkielety. Pięknie. Dobra. No myślałem właśnie, że padną. No to teraz halabardnicy kontra pikinierzy. Jeszcze jeden atak. 85, ależ. No będzie ciężko, ale dobrze, tych łuczników jeszcze tyle jest. Dobra, atak za atak. Jeszcze cztery gryfy, które właśnie zostały rozgromione. Teraz zaatakujmy gnole. Pięknie, jednym strzałem wszystkie poszły. Dobra, w kogo teraz? 85 ich zostało. Dobra, to myślę, że w tryglodytów. Jeszcze raz, to jeszcze raz w nich. Tylko czterech ich zostało. Wszyscy wokół halabardników się zebrali, a nasz bohater zaatakuje krasnoludy. Pięknie. Teraz ty tutaj. Kurde, chyba wygramy. Z dużym szczęściem, ale wygramy. Dobra, halabardnicy jeszcze jako tako się trzymają. Jest tu wojowników, tych zostało. Dobra, rozjebmy ich wszystkich, pięknie. No i dobra, zajebiście. Walka wygrana, chociaż było bardzo niebezpiecznie. 4,5 tysiąca punktów doświadczenia. Proszę bardzo, wszystkie artefakty. No i to był chyba najsilniejszy bohater wroga. Dobra, no to ty musisz wrócić do zamku, uzupełnić swoje wojska. Wieżę uczniczą tutaj zbudujmy. No i dobra. Tak. Na razie tylko Christian będzie się poruszał. No bo ty masz no wielką już armię.
Tak więc pójdźmy teraz w tą stronę. Dobra, albo wiecie co, zbudujmy teraz tutaj stajnię, jak się da, tak jest. Ty wejdź sobie tutaj, a Christian do stajni, bo musisz mieć teraz świeżego konia. Okej. Żeby podróżować dłużej. Tutaj kolejny bohater, ale bardzo słaby, tak więc zaraz go, myślę, rozwalimy. A ucieka jebaniutki. Czyli tutaj gdzieś powinien być ten zamek. Jestem na pewno blisko. Jest! To pewnie to. Zobaczmy jeszcze tutaj. Obserwatorium. Czy to jest traj? Nie. To nie jest ten zamek. No ale też trzeba ich pokonać. Z oddali balisty zabija 10 stworzeń. 10 harpi. No i to już uszczupliło praktycznie... całą armię zabiliśmy. Smoki. Wątpię, że tutaj kogokolwiek stracimy. No i dobra, po walce. No, straciliśmy 4 jednostki. Dobra. No, tu też niebezpiecznie, ale damy radę normalnie. Tutaj jeszcze jeden łucznik. Pusznik raczej. Ale no nie ma szans. Tutaj 900, no proszę was. Nie ma szans. Kawalerzystów nawet mają. Czyli ten zamek będzie w miarę rozbudowany. Dobra, w tamtych strzelających. Jeszcze raz, pięknie. To teraz tutaj. Okej. Magowie. No niech będzie w kawalerzystów. Dobra, teraz zbrojni. No krzyżowców szkoda, że nie mam. Byliby z pewnością silniejszą tutaj jednostką. No tylko dwóch zabiliśmy, praktycznie wcale. Dobra, teraz ci tutaj dawaj atakujemy. He, pięknie. No dobra, najwyżej padną. Pięknie, po 30 naraz padało po ataku. Pięknie, kawalerzyści również padli. No ale przed taką armią można tylko się bać. Nie wiem w ogóle czemu oni przystąpili do walki ze mną. No to spróbujmy tych kawalerzystów. Dobra, doprowadźmy już tą walkę do końca. Pięknie. No niestety nasze smoki poległy. No ale to koniec twojego zamku. Dostaliśmy teraz 5000. No szkoda, że nie możemy więcej już punktów doświadczenia zdobywać. A tutaj wszystko zostało zbudowane. No prawie wszystko, prawie wszystko. Dobra, zbudujmy sobie tutaj do zamku. No i dobra, w tym momencie ja kończę ten odcinek. Tak więc dzięki, że byliście ze mną po raz kolejny. No już tutaj prawie wykonaliśmy zadanie. Myślę, że to będzie ten zamek, ale najwidoczniej on będzie w podziemiach. Tak więc tam sobie zaraz zejdziemy. Tutaj jeszcze zobaczymy, co się dzieje, bo może tutaj będzie ten zamek gdzieś. No i dobra, kolejny odcinek za nami, tak więc zapraszam na więcej. Trzymajcie się ciepło, siemano!